Panie starosto, panie wójcie, księże proboszczu, szanowna pani Halino, myślę tutaj o pani radnej i o pani sołtys Halinie Rogowskiej. Na wasze ręce chcę złożyć wyrazy uszanowania i powitania pod adresem wszystkich gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie, aby dzisiejsze popołudnie spędzić razem z nami. Kto wśród nas jest, okaże się nieco później, kiedy pan Krzysztof Kędziora, prowadzący dla nas dzisiejszą imprezę, powita państwa w sposób nieco bardziej szczegółowy. Natomiast moja rola miała ograniczyć się do tego, żeby powiedzieć słów kilka o jednym z motywów naszej dzisiejszej uroczystości, naszego dzisiejszego spotkania, naszej dzisiejszej imprezy, a mianowicie parę słów o motywie słownictwa typowego dla naszej okolicy. I o ile egzemplifikacje, przykłady użycia tego słownictwa padną zapewne z ust jednego z naszych gości, a zarazem mieszkańca naszej gminy, pana Wiesława Adamczyka, dlatego tego nie będę prezentował, natomiast chcę powiedzieć o jednej okoliczności. Pewnie nie mielibyśmy świadomości odrębności naszej własnej gwary, gdyby nie osoba pana Piotra Bąka, pracownika naukowego, który również był mieszkańcem naszej gminy. I nie będę przedstawiał życiorysu, natomiast z jego życiorysu chciałbym wyłuskać takie cztery okoliczności, które pewnie zdecydowały o tym, że pokusił się o to, żeby wyodrębnić jakąś naszą gwarę kramską. Po pierwsze, pan profesor Piotr Bąk jest autorem podręcznika pod tytułem Gramatyka języka polskiego, który miał kilkanaście, blisko 20 wydań. Świadczy to o tym, że był doskonałym znawcą języka polskiego w jego wersji ogólnopolskiej. Był znawcą kultury polszczyzny. Druga okoliczność jest taka, że napisał również dwie prace na temat kultury żywego słowa i recytacji. A więc występował również jako ekspert mowy mówionej, która najwyraźniej uwidacznia i różnicuje to wszystko, czym mowy się różnią, czym są podobne, jaka jest różnica między dialektami i gwarami. A oprócz tego kładł również nacisk na to, jak poprawnie języka używać. Okoliczność trzecia to ta, że pan Piotr Bąk popełnił dwie prace na temat naszej gwary kramskiej. A więc operując znajomością ogólnopolskiego języka, mając fachową wiedzę na temat jego używania w zakresie mowy i pisma, zajął się naszym językiem regionalnym. I to oprócz jeszcze jednej okoliczności, a mianowicie tej, że wyrósł wśród nas, bo urodził się w roku 1911, zmarł w roku 2000, był związany z łódzkim środowiskiem naukowym i to, że wyrósł właśnie w tej gwarze, ale zetknął się z ogólnopolską kulturą, z ogólnopolską historią literatury, z językoznawstwem ogólnopolskim i naszym regionalnym, pozwoliło mu pewnie wyartykułować i dostrzec wszystkie różnice między naszą lokalną mową i wskazaniem jej zalet, różnic, bogactwa na szerszym tle. Regionalnie sytuował nas pomiędzy Koninem, Kołem, a od północy między Sombolnem i Ślesinem. Wskazywał na to, że terytorialne uwarunkowania sprawiły, że byliśmy nieco przestrzennie zamknięci, bo żyliśmy wśród Łągi, dopóki nie było grobli przez Szyborki do Grąblina, to właściwie droga do Konina była tak odległa, że trzeba było iść tam 30 km i do nas troszeczkę zasklepiało. Natomiast fakt upowszechnienia oświaty, budowy przemysłu wokół Kramska sprawił, że otworzyliśmy się na te wszystkie inne zjawiska, które są mową ogólnopolską i troszeczkę nasza gwara zaczęła ginąć i on w zasadzie uchwycił moment zaginięcia tej gwary, spróbował ją udokumentować. Ślady tych dokumentów znajdziemy zapewne w wypowiedzi pana Wiesława Adamczyka, no i zostawił nam wspaniały prezent o przeszłości naszej mowy. Dlatego też oprócz tego, że zapraszam wszystkich naszych gości do stoisk, które się tutaj pojawią, to bardzo serdecznie zapraszam do nastawiania ucha, żeby pomyśleć sobie o tym, czym ta kramska gwara była, żeby można było doskonale się orientować, czym jest Dynia, czym Bania.
i żeby nic nie było do bani, tylko żeby zawsze było wszystko najlepsze. Życzę, żeby było takie nasze spotkanie, ciesząc się Państwa obecności. Życzę każdej i każdemu, kto jest tutaj obecny, dobrej zabawy u schyłku lata i życzę, żeby taki dzień jak dzisiejszy był przepustką do następnych dni, które są przed nami. Lekki wietrzyk, słoneczko, przyjemny chłodek i towarzystwo bliskich osób niech nam zawsze towarzyszą. Dziękujemy bardzo. Pan Andrzej Nowak, gospodarz gminy Kramska, więc jej wójt. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, uroczystość Feta z Banią promująca dziedzictwo lokalne jest realizowana w ramach projektu grantowego Promocja Obszaru Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. A więc można powiedzieć, że Europa w Kramsku dzisiaj, bo to za sprawą funduszy europejskich również mogliśmy się, czy możemy się tu dzisiaj spotkać, oby było nas więcej dzisiejszego popołudnia. Proszę Państwa, mam ogromną przyjemność w imieniu organizatorów powitać gości. Witam zatem bardzo serdecznie pana Stanisława Bielika, starostę Konińskiego. Witam panią Marię Wróbel, radną powiatu Konińskiego. Witam pana Andrzeja Nowaka, wójta gminy Kramsk wraz z kierownictwem, panią Dorotą Kupsik, panią Marią Kordyl i panią Marianną Desecką. Witam władzę duchowną, tak to nazwijmy, ksiądz prałat Sławomir Kasprzak jest dzisiaj z nami. Wielkie brawa. Witam. Witam serdecznie pana Krzysztofa Czajkowskiego, pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w starostwie powiatowym w Koninie, jednocześnie kandydata na posła Rzeczypospolitej Polskiej. Witam serdecznie pana Jana Czaję, radnego gminy Krzymów. Witam pana Jerzego Rzepeckiego, radnego powiatu konińskiego. Witam pana Józefa Dropa, wójta seniora gminy Kramsk. Witam serdecznie panią Danutę Plucińską, specjalistkę do spraw kultury w starostwie powiatowym w Koninie. Witam panią Agnieszkę Lewandowską, kierownika Biura Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia w Kramsku. Witam serdecznie delegację seniorów przybyłych z gmin z terenu powiatu konińskiego na czele z przewodniczącymi tychże kół czy klubów seniora. Witam pana Ryszarda Gajewskiego wraz z grupą seniorów ze Ślesina. Szanowni Państwo, bohaterką dzisiejszej imprezy Feta z Banią, jak sama nazwa wskazuje, jest bania, z pozoru pospolite warzywo, które obrało jesień na czas dojrzewania. Bania, królowa jesieni, pochodzi z Ameryki Środkowej. Jej historia sięga starożytności. Słynny wódz i polityk rzymski Lucullus podawał na swoich ucztach dynię smażoną w miodzie. Do Europy sprowadził ją w XV wieku Krzysztof Kolumb. Europejczycy szybko odkryli zalety bani, bo zaledwie 100 lat później na dobre zagościła ona na talerzach większości europejskich krajów, w tym Polski. Bania szybko zadomowiła się w kuchniach wszystkich klas społecznych. Niewielu z Państwa wie, że słynie ona z wartości odżywczych jako bogate źródło witamin, przede wszystkim witaminy A, B1, B2, C, PP oraz minerałów, zwłaszcza fosforu, żelaza, wapnia, potasu, magnezu i bardzo dużo beta-karotenu. Uchodziła też za bardzo dobry afrodyzjak dla mężczyzn, którzy w razie potrzeby jedli ją pod każdą postacią, szczególnie w noc poślubną. Wreszcie tłoczono z jej pestek olej pomagający w oczyszczaniu organizmu z wszelkiego rodzaju pasożytów i grzybów. Co jednak najciekawsze, to co sprawdzało się w lecznictwie kiedyś, sprawdza się też w dzisiejszej medycynie, bo prozdrowotne właściwości dyni i drzemiące w niej wartości odżywcze zgodnie potwierdzają dietetycy. Już w starożytności ceniono banię za jej uniwersalność i wyjątkowy smak. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy Kramska docenili to wspaniałe warzywo, przypisując jej dzisiejszą uroczystość, a więc fetę z banią.
nam cały świat, siła drzemie w nas. Wdech, wdech, dotykamy chmur. Przerwy. Mam przyjemność przedstawić ten zespół wspaniałych ludzi, naprawdę. Podziękujcie im wielkimi brawami. Na gitarze Mikołaj Janodzik! Na basie Mateusz Walczak! Na perkusji Nikodem Świerkowski! Tam koleżanka ukryta z tyłu, i ja, moja skromna osoba, Felix Piątek. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia jeszcze raz.
dużo jest wspaniałych miast, czary pieśni woła nas, a ja miejsce swoje mam, ja tu śpiewam, tutaj gram. I tak zacznijmy od miejsca najważniejszego, czyli pierwszego. I jest to pani Anna Łysiak z miejscowości Święte za dyniowe wariacje z polędwicą, za różnorodność interpretacji dyniowej. Zapraszamy na scenę. Wielkie brawa, zapraszamy panią Annę Łysiak. Anna Łysiak. Ale zapraszamy również wójta gminy Kramsk, pana Andrzeja Nowaka, który wręczy nagrody zwycięzcom w konkursie. Miejsce drugie, pani Aneta Plecka z miejscowości Podgór za dyniową rozkosz i różnorodność, ogromną różnorodność smakową potraw przygotowanych z dyni. Zapraszamy panią Anetę Plecka. Miejsce trzecie dla pani Elżbiety Kotkowskiej z Pąchowa za nowe odkrycie oblicza pierogów dyniowych. Mamy jeszcze wyróżnienia i są to wyróżnienia dla pani Urszuli Wróbel z Kramska Pole i pani Wioletty Wojtczak z Wielan. Serdecznie zapraszamy na scenę. Wielkie brawa dla zwyciężczyni konkursu. Dziękujemy, dziękujemy również komisji, dziękujemy panu wójtowi. Górą ty, górą ja, z tej się, trzy, dwa, jeden duch, w ciała dwóch, niech gra. Górą ty, górą on, głosy dwa, jeden to, zejdźmy się, z tyłu nie.
przy powitaniu było tak. Niech będzie pochwalony po staropolsku na wieki wieków. Witojcie ku mocze, jowo styż witom. Co uwo słychać? Ano nic nowego. Tak, jest to starobida. Lepszo jest ta starobida niż nowo, bo te nowym biegimy jako u nabycia, a te starym już do niej przywykli. O, to by był taki jeden cytat. Drugi cytat bym chciał wam powiedzieć, też taki trochę skoczniejszy, żeby nie było tak źle. A, było takie staroświeckie też powiedzenie. Powiedziałbym wam kozanie, ale my pies wyżar z gorka śniadanie. Tak. I to jest właśnie na Wielanach to tak mówili. Powiedziałbym wam jeszcze coś wincy, ale tam u mnie za piecem baba inczy. Tak, no to i to byłby ten jeden cytat. Jest jeszcze drugi taki fragment starej operacji weselnej, charakter przepowiostki, to się tak mówi. Szedł chłop z kobitą, miał fuzyją nabitą. Fuzyją mu pękła, a kobita się zlinkła i nie wiem, czy się przewróciła, czy nie mógł zaś trafić, czy co. Tyś nie wiem, jak tam dalej było. No ale to ja tylko powtórzę pana Bąka te przepowiostki, to tak. On był starszy, był poważniejszy, ale jeszcze to napisał, to ja też powtórzyłem. No. To by było taka rzecz. Jeszcze tu coś by takie też padło, bo ja to otworzę na inną okazję, ale to w inny sposób. O. Mąsa i to mogę nawet powiedzieć. Tak. Było to tak, że na zielonej łące posie pon zające. Tak. Pani krowy doi, Jasiu kunie stroi, gdzieś będzie jechał. Tak, gdzieś będzie jechał, Jasiu kunie stroi. Gdybyś pojechał, Jasiu, po co? Do Torunia Kasiu. Tak. Po jaki sprawunek? Do Kasi powiunek. Nie kupuj mi wionka, bo ją nie szlachciunka. I no, kupmy cepek na ten złoty mój łebek.
Państwa, tak sobie myślę, że bardzo mi się podoba ta nazwa. Feta z banią. Można to zrozumieć na różne sposoby, ale bardzo fajna nazwa. Ktoś to super wymyślił. No dobra, to otwórzmy oczy wszyscy.